Nie robiłem jeszcze odpakowingu, zwanego czasem unboxingiem, więc nie wiem jak to robią zawodowcy, ale może jakoś damy radę. Bo dzisiaj super produkcja King Games i to w królewskiej wersji kolekcjonerskiej, więc do dzieła. Tak jak każda najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, jak głosi hasło na pudełku, tak nasza przygoda rozpoczyna się od rozpakowania gry. No i mamy naszego bohatera, czyli Unwritten Tales, The Book of Unwritten Tales. W pudełku są dwa jeszcze mniejsze boksy, jedno z grą, a drugie ze ścieżką dźwiękową i z materiałami kolekcjonerskimi. Spójrzmy do tyłu, tak, wszystko jest po polsku, bardzo fajnie wydane, profesjonalnie i przede wszystkim RPGowo. Tutaj ten klimat fantasy od razu czuć. Zwykłe DVD bez żadnych DRM-ów i innych paskudnych wynalazków. Można grać bez płyty, więc się nie poniszczę. A tutaj mamy edycję kolekcjonerską, czyli audio w MP3 i w tej nieskompresowanej wersji. Dodatkowo materiały, dwie pocztówki z dwoma świetnymi lokacjami. Nie widać, oj, problemy z ostrością, ale w opisie możecie znaleźć linka do powiększonych wersji, które możecie sobie później wrzucić na tapetę. Ja mam właśnie tą białą. Making of, świetny album. W ogóle tutaj producenci wyspowiadali się ze wszystkiego. Tak wyglądam z rana. Producenci wyspowiadali się ze wszystkiego od pozyskiwania funduszy, przez robienie konceptów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest w tej książeczce i wszystko jest na super kredowym papierze, który na pewno przetrwa lata. Lubię to. Naprawdę to lajkuję, bo nie dość, że polski wydawca IQ Publishing zajął się świetnym tłumaczeniem, genialną edycją kolekcjonerską, to do tego wziął pod swoją opiekę trudny gatunek, trudnych gier, które trudno się sprzedają. I zrobił to naprawdę bardzo dobrze. Ja się cieszę, mam nadzieję, że pojawi się dużo więcej tytułów, bo mam apetyt na tak fajne, tak dobrze wydane przygodówki jak Book of Unwritten Tales i polecam wszystkim. Tyle na dzisiaj. Mówił do Was Paweł Kozera z rpgamer.pl. Cześć!